Cześć, witam wszystkich. Z tej strony Paweł Larik, kanał Kiepe.pl. Witam w moim pierwszym unboxingu, poważnym unboxingu. Jak mogliście widzieć na moim kanale poprzednio, dokonałem zakupu kamery, którą właśnie nagrywam. Także to jest mój pierwszy filmik, a będzie to unboxing, czego zaraz się dowiecie. Także przedmiotem dzisiejszego unboxingu będzie coś, no co jest, można powiedzieć, niezbędne do nagrywania czegokolwiek na komputerze, a więc mikrofon. Moi drodzy, mnogość mikrofonów na rynku jest niezliczona, a ceny jak zwykle zaczynają się od dosłownie kilkudziesięciu złotych do kilku tysięcy. Ja za takiej gotówki nie mam. Zaczynałem zakupu tegoż oto sprzętu. Także zaczynamy. Odpakujmy sobie pomału sprzęcik. No, mikrofon kupiłem za około 450 zł. Można powiedzieć sprzęt budżetowy, ale sprzęt lepszej klasy już. Co my tu mamy? No na pewno mamy podstawowe informacje. Oczywiście w języku angielskim, no bo wszystko jest wprowadzane. Wyciągnijmy sobie sprzęcik. Jest on, można powiedzieć, standardowo zapakowany. Taki oto wytłoczony kartonik. No, można powiedzieć, że nie jest to jakieś, nie wiadomo jakie, chociaż jest twarde. Także na pewno wytrzyma. Coś. Co my tu mamy? Na pierwszy ogień futerał na sam mikrofon. Zobaczmy, czy coś jeszcze dodają. Jak najbardziej kabel USB do podłączenia, gdyż ten mikrofon można podłączyć bezpośrednio pod komputer, co na pewno bardzo ułatwia sprawę. Zobaczmy sobie, jak on jest długi. No, nie jest najdłuższy. Na szczęście są różne przedłużacze, także z tym, myślę, nie powinno być problemu. Do tego miniaturowy statywik do na przykład zainstalowania sobie naszego mikrofonu na biurku, chociaż raczej nie będę z niego korzystał, ale fajny bajer, jakby komuś się miał przydać, to jest, także to jest plus. Oraz mocowanie do statywów, można jak do zwykłego takiego, którego właśnie pokazałem, albo do zwykłego, standardowego statywu mikrofonowego.
dzięki czemu możemy sobie w bardzo przyjemny sposób operować. Z tego co widzę, można go odkręcić i wyregulować dowolnie, co jest bardzo fajne, no bo jednak regulacja jest ważna dosyć. No i główny punkt programu, czyli mikrofon F-Audio Vocal Studio. Sprzęcik w końcu porządniejszy, bo jak na, do tej pory mogliście pewnie usłyszeć, korzystałem z mikrofonu w słuchawkach. No ale czas przejść na sprzęt lepszej klasy. Mikrofon jest na pewno na pierwszy rzut oka ciężki. Wydaje się zwarty. No, jak to mikrofon. Ma oczywiście wejście słuchawkowe, aby można było sobie podczas nagrywania odsłuchiwać. No i mamy oczywiście wtyk USB do podłączenia tego ciada z komputerem. Niestety nie ma żadnej regulacji. No ale cóż, takie życie. Takie życie, no niestety można. Jedynie będzie regulacja sprzętowa, ale myślę, że damy radę. To jest nie problem. Oczywiście mikrofon jest pojemnościowy, no bo taki, przy takich cenach praktycznie tylko pojemnościowe mikrofony są dostępne. No ale cóż, nie ma co narzekać. No i oczywiście standardowo w takich przypadkach instrukcja obsługi. Ale z tego co widzę, bodajże nie ma w języku polskim. Oprócz tego mamy jeszcze do tego mikrofonu dołączone oprogramowanie pobrać darmowo ze strony, dzięki czemu nie trzeba szukać. No ale zobaczymy. Na pewno spróbuję wykorzystać. Zobaczymy, jak będzie się sprawował. Można sobie w sumie zamontować. Jak to się montuje? Raz mi powiedzcie. O. Takie coś. No, pałąk jest na pewno solidny. Czuć jego ciężar. Widać, że jest odlany z jednego kawałka metalu, przynajmniej pałąk do mocowania. Tutaj też się wydaje solidny. Także miejmy nadzieję, że posłuży przez lata. Sprzęcik. No bo cóż, na pewno na razie w najbliższym czasie nie będę zmieniał nic. No. Powinno się trzymać. Jeszcze sobie biegnijmy. Zobaczymy, jak to się będzie trzymać. W sumie mikrofon jest dosyć ciężki. A, niestety. No, tutaj jest. Mamy taką przejścióweczkę do różnych rodzajów gwintów na statywach. Niestety musimy sobie go odkręcić. Ja to robię niestety. Jak widzicie, ręką, bo nie mam narzędzia, nie spodziewałem się czegoś takiego, no ale mówię wam, to jest pierwszy mój mikrofon tego typu. Czyli można powiedzieć prawdziwy studyjny mikrofon. No ale cóż, no zobaczymy. Uda mi się to okręcić w końcu. Wreszcie, o,
Proszę bardzo, dziękujemy. Odkładamy sobie naboczek. Nakręcamy sobie sprzęt. No i cóż, no. Stoi. Także. Możemy nagrywać. Oczywiście futerał fajna sprawa. Gdyż nie, jeżeli nie nagrywamy, no to wiadomo. Może się to zakurzyć. Dziadostwo. A, no przy takim sprzęcie już lepiej nie ryzykować, bo dzięki temu nam dłużej posłuży. Także dziękuję wszystkim za uwagę, za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście komentujcie, ewentualnie subskrybujcie. Nie wiem niestety jak będzie z nagraniami, częstotliwością. No bo niestety połączenie pracy z nagrywaniem nie jest łatwe. To po pierwsze, tak, pracuję i nagrywam. To jest moje hobby. No a poza tym też nie mam sprzętu specjalnie mocnego. Także wiele nowych produkcji nie pogram. Ale myślę, że tego typu filmiki też wam się podobają. Dlatego nagrywam. Także dziękuję wszystkim za uwagę. Do zobaczenia i cześć!